Cześć i czołem, Mr. Pig z tej strony. Dzisiaj na warsztat rzucimy sobie Against the Storm, ale już w Early Accessie. Wcześniej, jak pamiętacie, graliśmy w demko wersję tej gierki. Obecnie już jest, no nie powiem, że pełna zawartość, no bo to jest Early Access, to nigdy nie będzie pełna zawartość całkowicie, ale już jest te wszystkie elementy, które są, były w zamyśle twórców, są już na miejscu i teraz mam nadzieję, że będą dalej rozwijane. Against the Storm jest grą, która jest kolonii builderem, ale trochę specyficznym. Tutaj pomysł cały jest taki, że jest w świecie fantasy jakaś ulewa przyszła, straszna, nieustająca, która jest chyba toksyczna z tego, co rozumiem. I my jesteśmy wysłannikami królowej jedynego miasta, które faktycznie się jeszcze broni. I jest to gorące miasto i tam jest ten płomień, który trzyma jeszcze wszystko w kupie. No i my jesteśmy wysyłani na misję w las, w którym pada, no niestety, poza obszarami naszego działania. I musimy dostarczać odpowiednie zasobniki i rzeczy dla królowej, dla naszego miasta, żeby ono przetrwało, dalej się rozwijało i może jakoś znalazło drogę do zwalczenia tej burzy. No dobrze, nie będziemy tutaj jakoś specjalnie wchodzić w tematykę, może w czasie gry to wypłynie. Zagrajmy sobie, ja pominę samouczki, zagrajmy sobie jakieś 25-30 minut. Zobaczycie, czy to jest coś, co was kręci, czy to jest jakiś pomysł, który was interesuje. Jeżeli tak, to link dla gierki jest pod filmikiem, tak jak zawsze. Świat jest rozległy i ciągle się zmienia, w jego sercu leży gorejące miasto. Tak, to jest to nasze miasto. Jako namiestnik twoim celem jest pomoc w jego odbudowie i zapewnienie przyszłości poddanym królowej. Tak, gorejące miasto. My tu mamy zapasy żywności, maszynerii nie mamy, artefaktów nie. Wykorzystaj zebrane do tej pory zasoby, aby zbudować obsydianowe archiwa w gorejącym mieście. Mieście, nie miaście, co ja gadam. Kup ulepszenia. Gorejące archiwa mam zbudować? Obsydianowe archiwa. Odblokuj. Tak, odblokowaliśmy obsydianowe archiwa. No to czyli to jest taka, powiedzmy, że drzewko technologiczne pewnie, nie, jakieś nasze. O kurde, no jest całkiem spore, jest okej. Okay. Jest takie, że jest w pytkę. Co mamy? Czym są czyny? Odkryj 10 polan. Aha, czyli to są achievementy, które będziemy musieli odzyskiwać. I jak mamy, jak je odblokujemy, to będziemy dostawać doświadczenie. Czaję, rozumiem, fajnie. No dobra, już zrobiliśmy. No to są, jeszcze raz możemy do tych czynów wejść. Zbudowaliśmy te gorące archiwa. To jest chyba ten punkt, który rozświetla okolice i chroni przed deszczem. Co mamy teraz zrobić, wysłanniku królowej, który wygląda bardzo, bardzo upiornie? On jest, co, on jest jakimś ptakiem, czy on jest jakimś trolem, czy co? Trochę się martwię. Tym światem rządzi odwieczny cykl nawałnicy. Nawałnica jest już blisko, więc żadnej karawanie nie wolno wyruszyć. Kliknij przycisk w prawym dolnym rogu ekranu, by zakończyć cykl. A, czyli to jest tak między rozgrywkami jeszcze. Zakończmy cykl. Nadchodzi nawałnica, osady są opuszczane, a mieszkańcy wracają do cytadeli. A, czyli jak przychodzi nawałnica, to wszyscy chowają się z powrotem z cytadeli. No dobrze. Nie dostaliśmy żadnego doświadczenia. Przyszła nawałnica, popadało i wyłączyli światło. O kurde, to wygląda kripolandzko. Ale minęliśmy nawałnicę chyba. Jesteś prawie gotowy, by wyruszyć na własną rękę. Wybierz dowolne pole w dostępnym obszarze, tak zwany zasięg wyprawy. A mogę tu? Żyzna ziemię. Modyfikator. Plany mają zwiększoną szansę na żyzną glebę. A bym chciał to. Czy ja muszę być blisko nawałnicy, czy nie? A czyli cytadeli? Okej, czyli tu taki jest element, gdzie wybieramy, gdzie idziemy. Nie wiem, zróbmy tutaj. Wysłannik, aby wyruszyć, musisz najpierw wybrać karawanę, która zostanie się podstawą populacji twojego miasta. No dobrze. Następnie należy wybrać poziom trudności. Im wyższe ryzyko, tym większa nagroda. Uważaj, niezwyczajny namiestnik nie wytrzyma zbyt długo na wyższych trudnościach. Bądźmy może osadnikiem na start? Tak, nazwijmy swoją osadę. Nazwijmy swoją osadę Piktown. Będziemy mieli świnie, znaczy chyba nie będziemy mieli świnie, będziemy mieli bobry, bobry, jaszczury i pewnie ludzi jakiś. Na koniec wykorzystaj wszystkie swoje punkty zapasów, aby zabrać ze sobą dodatkowe towary.
Mamy punkty zapasu, więc możemy wziąć te trzy. Okej. W końcu jesteś gotowy, by wyruszyć podróż na własną rękę. Pamiętaj, że zawsze jest jakieś wyjście. Eksperymentuj. Niech burza będzie dla ciebie łagodna, namiestniku. No dobrze. Musimy zobaczyć, co tutaj jest. Karawanie. Podsumowanie. Długość 12, królewskie lasy. Może jak wygramy 30 doświadczenia dostaniemy. Modyfikatory. Nasilenie łagodne, efekty dar lasu. Królewskie lasy są bardzo bujne i bogate w drewno. Fajnie, i żyzne ziemie mamy. Zasoby naturalne, jakie tutaj się znajdują. Dobrze. Czy ja mogę tutaj coś zmienić? Czy ja będę miał tylko potworaki? Potworaki i bobraki. Chodzi, że chyba tylko potworaki i bobraki będziemy mieli. No dobrze, wyruszmy. Ja przyznam, że no, czerpię wiedzę jeszcze z tego demka. Tutorial X był taki sam jak demko poniekąd, więc jakoś się nie zagłębiałem. No dobrze, jesteśmy na miejscu. Mamy nasz miejsce, gdzie będzie się palił ogień, starożytne palenisko, serce kolonii jest chronione przez święty płomień, osadnicy promieniają, pomazą się tutaj, aby począć zjeść i przyrodzić się w nowe ubrania. Przyrodzić się, przyłodziać. Jeśli ogień zgaśnie, mieszkańcy tracą nadzieję. Mamy coś takiego jak nadzieję i mamy determinację. I teraz jeżeli będziemy zapewniać wszystkie potrzebne rzeczy naszym ludkom, poszczególnych raz, to będzie im determinacja wysoka i będą się cieszyć i to będzie królowa się wtedy cieszyć. Jeżeli będzie niska determinacja, to nasi będą uciekać, a no, to będzie denerwowało królową. Więc tak, co my tu mamy? Mamy twoja renoma rośnie, dostaliśmy bonus za reputację. Nawet nie wiedziałem, że ja mam jakąś reputację. Z reguły bym zakładał, że ja mam bardzo złą reputację w różnych miejscach. Punkt początku, obóz zbieraczy, mała farma, ogród ziołowy. Produkujemy korzenie, produkujemy warzywa. Może zbieraczy weźmy? Mamy młyn deszczowy, produkuje mąkę. Produkuje szaszłyki, okej, okay. Ciastka i pigment, produkuje ciastka, placki, gliniane, ja lubię placki. Dobra, nie wiem, aktualne, najlepsze, nie do końca wiem, co to wszystko znaczy, ale może weźmy jadłodajnię maybe i możemy wziąć zakład zaopatrzeniowy, produkuje paczka prowiantu, to może nie. Robimy tkaninę i lub płaszcze. Weźmy tkacza, zróbmy. Nie do końca wiem, co to wszystko znaczy, ale mamy grzyby po deszczu. Tajemnica lasu, prosta. Szyb do produkcji grzyby, czyli mamy efekty, które się dzieją w poszczególnych momentach, czyli jak jest, mamy dwa na plus i jeden na minus. Aktywny tylko w sezonie burza, aktywny po osiągnięciu wrogości 0. Ojej, większe zagrożenie. Mamy czas, mamy no, przedmioty, które mamy obecnie przy sobie, więc nie jest źle. Materiały budowlane, mamy esencję ognika i części. Mamy też sztabki miedzi, mamy drewno i węgiel i dużo różnych kawałków jedzenia. Przeczytaj więcej, zwycięstwo i porażka. No, mamy samouczka tutaj, punkty reputacji mamy, które potem nam dawały różne rzeczy. Jeżeli będziemy eksplorować lub dbać o zadowolenie mieszkańców i wykonywać rozkazy, to będziemy dostawać punkty reputacji. Wrogość, tajemnica lasu, czy nasz każdy osady z wrogość na poziomie 0. Potem on rośnie i będzie pewnie się działo coraz gorzej. Ofiarowywanie. Podczas szczególnie trudnych momentów możesz ofiarować dodatkowe osoby w polenisku, aby pozytywne efekty zyskać. Dobrze, możemy tak? Możemy ofiarować rzeczy, ale ja nie wiem, czy ja chcę na razie ofiarować rzeczy. Możemy też to ulepszyć. No dobra, dobra. Mamy jednego dinozaura, który siedzi i tutaj utrzymuje ogień. Najpierw ja bym może zrobił sobie obóz drwala, maybe? No tutaj są polany. I teraz cała zasada polega na tym, że przebijamy się przez te różne kawałki lasu i idziemy w różne inne polany, które dają nam nie tylko miejsce do budowania, ale też mogą znaleźć się tam fajne rzeczy, które się nam mogą przydać. Aby obrócić budynek, zróbmy R. Czy ja mogę obrócić kamerę? Mogę obrócić kamerę. Dobra, zróbmy tak. Zbudujmy tutaj drwaliksa.
I na razie nie mamy żadnych bobrów, to będziemy musieli tylko jaszczuro ludzi tam wysłać. No, okej, przeżyjemy to jakoś. Czy ja na tę chatę zbieracza miałem jakieś chaty zbieracze mieć? Podejrzewam. Że ja dobrze pamiętam, obóz kamieniarzy, obóz zbieraczy. My jesteśmy obóz zbieraczy. O, wspomniane sieć żywych mnączy, a tutaj co jest? Złoże gliny. Tak wygląda glina. Nie powiedziałbym nigdy. I teraz tak, czy obóz zbieraczy, on zbiera warzywa, zboże i owady, ale nie zbiera korzeni chyba, jeżeli się nie mylę. Obóz żniwiarzy. Punkt początkowy dla żniwiarzy, ruszających w dzicz, pozyskać włókna roślinne i trzciny. Poszukiwacze, okej. Okay. Poczemu dla poszukiwaczy przyruszających gdzieś pozyskać jajka i korzenie, czyli jajka i korzenie wy będziecie zbierać. No dobrze, zróbmy tak. Jak widzicie, tutaj jest taka bardzo złowroga czaszka. To jest niebezpieczna polana. Na tej planie znajduje się zagrożenie, ale jednocześnie jest na niej wiele nagród. Na razie wolałbym jednak nie rypać polan, które są, no, mogą być dla mnie zagrożeniem. Tutaj zaznaczamy, jakie drzewa mają być wycinane w momencie, jak będzie nasza już chatka drwali pyknięta. Więc tak, czy ja ten obróciłem? Mam nadzieję, że go obróciłem. Nie, wydaje na taki, że nie musi być obracany. Dobra, mamy tylko jaszczuro ludzi. Każda z tych ras ma jakieś swoje lepsze cechy. Na przykład te bobry oczywiście są lepszymi drwalami, ale no na razie nie mamy bobrów. Ci dobrze zbierają rzeczy, właśnie są zbieraczami, to się będą w tym odnajdywali. Jaszczury są bardzo odpornymi, nieufnym gatunkiem, bardzo dobrze radzą sobie ze zwierzętami, produkcją mięsa oraz wolą pracować w ciepłych środowiskach ze względu na swoją zimnokwistą naturę. A, czyli nie są dobrymi zbieraczami. Ludzie są na przykład dobrymi farmerami, wiadomo. Mamy drewno, czyli możemy jeszcze coś zbudować. Przemysł, możemy stację roboczą, produkuje deski, tkaninę i cegły. Możemy tkacza zrobić. Tkacz potrzebuje desek, żeby być zbudowany. Posterunek. Produkuje paczka plonów, paczka prowiantów, paczkę materiałów budowlanych. Możemy jeszcze dekoracje robić, ale tego na razie nie będziemy patrzeć. Mamy magazyn, stoisko kupieckie, małe palenisko. Możemy zbudować też chaty, żeby nasze jaszczuro ludzie miały gdzie mieszkać. I tak, ja sądzę, że to nie jest głupi pomysł, żeby im zbudować kilka tych chatek, żeby nie narzekali. Może na razie tyle. Potem spróbujemy jakimś drogi tutaj pocisnąć. Ścieżkę możemy zrobić. A, muszę kliknąć, żeby zrobić ścieżkę. Była tu ścieżka. I może tu ścieżka. O. Ktoś się za to zabierze pewnie. Moi nic nie robiący się tym zajmują. To wygląda super, nie? Jest jakiś żółwio-smok, któremu dymi się z gęby. Zaje fajne. O, cały czas leje, kurde, jak cholera. Dobra, co tu się wydarzyło? Dostaliśmy. Rozkazy, wybierzmy rozkaz. Cel, zwykła ścieżka. Okej, mamy zbudować 35 ścieżek. Dostaniemy łopatę i skrzynkę z kamieniami i łaskę królowej. To na pewno chcę, bo to łatwo zrobić. Cel, drwale możemy zrobić. Stoisko kupieckie i bursztyn możemy uzyskać. Wtedy dostaniemy ciastka, skrzynia prostych narzędzi, nowe osadnicy. Tak, jak chcę zbudować więcej drwali. I teraz tak, przebi się przez zasoby dwie polany, to jest fajne. Dostaniemy proste narzędzia. Stalowe łopaty. Mam wrażenie, że to nie są stalowe łopaty. A nie, to stalowe kilofy. A i wtedy do produkcji gliny dostaniemy atut taki. A, czyli to jest taka relikwia. Po prostu. A tutaj możemy dostać jeszcze więcej ludzi. I jak zrobimy 35 drewna, to wydaje się całkiem fajne. Ale kolejni ludzie też wydają się fajni, bo nam szybko pewnie zacznie im brakować, mam wrażenie. Zaryzykujmy na to. Zaryzykuję. Dostaniemy dwóch ludzi i tak, więc raczej ludzi, nie wiadomo, dostaniemy dwóch osadników czy trzech osadników, ale to mogą być no, najróżniejsze istoty. Okej, co tu nam błyszczy? Wybierz. Nikt nie jest w stanie przetrwać burzy w pojedynkę. O, dostaliśmy dodatkowe.
Dodatkowy jakiś bun. Zagubienie w dziczy. Zyskaj jednego mieszkańca za każdym razem, gdy odkryjesz poranę. O, to będzie dobre. Czyli dostaliśmy takie nasze bonusy i te bonusy wyświetlają się tutaj. To są atuty, tak? Okej. Dobra, święty stos jaszczurzy są wyjątkowo biegli w starożytnych rytuałach. A, czyli jak mamy jaszczura, który zajmuje się ogniem, to jest lepiej. Fajnie, fajnie, podoba mi się to. Dobra, wszyscy chodzą, popierdzielają, robią rzeczy. Czy oni, tak, mamy populację 9, 3 wolnych pracowników, 3 bezdomnych, czyli trzeba, czyli na to wychodzi, że w jednym takim domku mieszka 3 ludzi, albo przynajmniej 3 istoty. O, można przynosić budynki, to jest fajna rzecz. To mi się bardzo, bardzo podoba ta mechanika, bo zawsze mi irytuje, jak nie mogę przynosić rzeczy. Postawmy tutaj domek i tak, i postawmy jeszcze jeden obóz drwala, bo chcieli tego od nas. I ja tutaj te polany pójdę w tym kierunku tych polan. Tak, tak uczynimy. Od razu ścieżki trzeba zrobić, bo kazali nam budować ścieżki. Każdy lubi dobrą ścieżkę. Dobra, zabrzmiało dziwnie co najmniej. Ja lubię ścieżkę taką, żeby sobie chodzić. O, zróbmy tak. Otoczmy naszego żółwia mocy. Okej. Okay. Coś tu idzie. Mamy 13 z 35 ścieżek. Ciekawe, czy to już wystarczy z tą ilością ścieżek. Robimy drewno. Na pewno robimy drewno. Tutaj się przeżryjmy przez ten las. Może na razie idźcie w tym kierunku tej polany. Tu, tu. Tą polankę odkryjcie, czyli musimy zintensyfikować pracy na jednym odcinku, żeby nie rozciągnąć się za bardzo. Mamy 3 ostatnich, to niech rzucą się do roboty. Podejrzewam, że nie są szczęśliwi specjalnie. A, nie mamy budowniczych. Dobra, to ty nie. Ty jeden pozostań budowniczym, który będziesz budował tą chatkę. Mamy polanę! Jej! Co tu się dzieje? Złoże szpiku morskiego. Czym jest szpik morski? Gniazdo ptaków burzowych i żyzna gleba. Okej. Okay. Jajka to chyba ci będą zbierać, nie? Ale ich oni nie sięgają do tego. To może byśmy to przenieśli, żeby sięgali. Jak my to zrobić, żeby sięgali wszyscy? To by było tutaj musiało być. Dobra, poczekamy aż wyrobią ten las do końca. I co, dostaliśmy tego nowego mieszkańca? Czy nie? Zyskaj jednego mieszkańca za każdym razem, gdy odkryjesz polany. Zdobyto jeden. Gdzie on jest? Okej, możemy to dostarczyć. Zrobiliśmy pierwszą misję. Dostaliśmy jedną reputację i możemy teraz coś innego wymyśleć sobie. Mam nadzieję, że ja się jakoś nie softlokuję w dziwny sposób. Ten produkuje drewno i suszone mięso, bukłaki, tkaninę, o kurde. Stolarnia, produkuje deski, ale też potrzebuje desek. Wypalarnia, produkuje węgiel, nie wiem, wypalarnia może? Czemu ja nie dostałem mojego człowieka? Nie dam dostać człowieka jakiegoś jednego, mieszkańca, czy nie? Gdzie jest mój człek? Nie wiem, może przyjdzie w danym momencie. Przemysł, okej, okay, możemy wypalarnię zrobić. O, chyba się rozjaśnia trochę. To fajnie, zawsze na plus. Innych łączenie faktów. Okej, okay, mają mieszkania, to jest zawsze, to się cieszą z tego tytułu, że mają mieszkania. Mamy szlaki handlowe. Aby mieć dostęp do kupców. Okej, szlaki handlowe, konsumpcja. Kupując najlepsze obsydianowe jakieś przepisy. O, przepisy na różne rzeczy też są rozpisane. Tutaj jest dużo takiej głębi, mam wrażenie, w tej grze będzie. Stosunkowo dużo, co jest fajnie, tylko że też nie będzie aż tak łatwo pewnie się do niej, w nią wciągnąć od razu. Dobra, postawmy to tu.
Każmy wyrąbać to do końca i może idźmy też w tą stronę od razu. To jest żyzna gleba, na niej będziemy mogli farm robić. Jedzenie mamy na plus, bo zbieramy korzenie, bo oni chyba jedzą korzenie. W sumie my też jemy korzenie, nie? Jemy jakieś te ziemnioki, pietruszkę, marchewkę, chociaż ziemniaki to ja nie wiem, czy to jest... No nie wiem, co się teraz w tym momencie wydarzyło. Nie wiem, co to było, no ale okej. Wrogość lasu na razie nie jest zbyt duża. To jest bardzo dobrze. Zbudowaliśmy jeden dom, tak na wszelki wypadek, żeby ludzie mogli sobie tutaj zamieszkać, jak będą potrzebowali, jakby mieli, czuli potrzebę zamieszkania. Okej. W każdym jest po 3 mieszkańców? Czy oni mieszkają sobie tak po prostu gdzie chcą? Ja teoretycznie mam ich 9 tylko. Zdobyta reputacja, okej. A nie, co ja zrobiłem w tym momencie? Ja coś kliknąłem. No dobra, nie będę w to się zagłębiał jakoś specjalnie. Poszli się ogrzać. Czy ja mogę sobie kliknąć na poszczególnych ludków? Tak, jest, proszę, jest Dhest Red Scale. I on by chciał jaszczurze mieszkanie, no nie mamy jaszczurze mieszkanie, jeść szaszłyki by chciał, placki by chciał, przetwory, bójki? Niektórzy mieszkańcy uwielbiają oglądać uczestniczy walkę. Okej, no dobra. No. Jest religijnym kolesiem, który lubi bójki. To przyjemnie. Możemy to zwinąć. Okej, reputacja. Nie dostajemy żadnej reputacji na minutę. Musimy znaleźć jeszcze jedną polanę, wtedy dostaniemy kolejny rozkaz, wypełnimy i musimy zbudować więcej ścieżek. Ścieżek mamy 6, musimy jeszcze zbudować ścieżek. Dobra, 2, 3. Zróbmy to może nie... Albo to ja tu nie, bo ja chciałem to przenieść, nie? I myśmy chcieli to przenieść tak, aby sięgało na wszystkie rzeczy. O, teraz będzie sięgać. Tak, sięga? Sięga, pięknie. Przenieśmy to tu. Możemy też sobie od razu tą ścieżkę pyknąć. Tutaj. I on będzie mógł zbierać i jajka, i będzie mógł zbierać chrust, czy tam te, no, korzenie najróżniejsze. Więc to na plus. Budujmy jeszcze jedną ścieżkę, żeby wypełnić tą misję. O, tak, zróbmy to, żeby nie było. Okej. Okay. Zrobiliśmy to, co mieliśmy. Co to jest? Przypisz pracownika, nagrody. Możemy zachować to albo wysłać do Cytadeli. Możemy bursztyn, łaskę królowej, albo dostać zapas z żywności jeden, naczynia z olejem. Ale wyślijmy kogoś. Mamy kogoś do pracy, tak? A nie, to jest determinacja. A, czyli przyszli nam pracownicy. Okej, populacja, czyli mamy 3 nierobów. No dobra, to nie jest nieruch, to jest budowniczym. Po prostu ja nie dostałem żadnej informacji o tym, a to nie jest ilość, to jest ich determinacja. Czaję. Dobra, zbudujmy im tutaj domek. Tutaj oni glinę będziemy mogli wykopywać w dość dużych ilościach. Okej. Zwiadowcy są bezczynni, mała porzucona. A, muszę sobie wybrać nagrodę. Co ja chcę? Bursztyn? Czy towary? Weźmy to, zbadajmy. Aha, bo muszę wybrać najpierw co chcę, a dopiero potem wysyłam do tego ekipę. Czaję. Cyk. Weźmy to, od razu to tutaj wywalmy całe. I co, przekupujmy się do kolejnej. Przy okazji trochę oczyszczając tutaj teren i może tutaj, bo tutaj jest... Dobra, może to nie... A, bo to jest za daleko od tego, za daleko od drwala, trzeba by było drwala przesunąć trochę. No dobra. Czemu są bezczynni? Czemu zwiadowcy są bezczynni? Nie, no idzie. Daje się na odpoczynek, bezczynny. Ha, to nie sięga tam, czy co? Trochę nie czaję. Dobra, wydarzenia na polanach. Dobra, możemy nasze zadania wypełnić. Wypełnmy to zadanie.
Wypełnijmy w sumie, przepraszam. I ten cel też możemy wypełnić. I dostaniemy kolejne za 2 i 2,5 minuty. Czyli mamy chwilkę, żeby zastanowić się nad naszym, nad naszą tutaj, naszymi krokami dalej. Mamy małą farmę. O, możemy zrobić małą, byśmy zrobili małą farmę. Produkuje ogród ziołowy, produkuje korzenie i zioła w pobliskich pól uprawnych. Ale ja bym chyba wolał małą farmę zbudować. Wędzarnia, suszone mięso, nie mam skąd, o, dom jaszczurów, my mamy dużo jaszczurów, tak, będziemy budować dla nich dom jaszczurów. Czy ja mogę ulepszyć dom do domu jaszczurów? Czy muszę mieć po prostu dom jaszczurów? O kurde, to kosztuje tkaninę i cegłówki, a ja tego, na to mnie nie stać. Dość aktywnie mnie na to nie stać. Aha, musimy na pewno zbudować drewutnię. Stacja robocza produkuje deski. Zróbmy ją tu, postawmy. O, co się stało? Co się stało? Nowi osadnicy, królewski wędrowiec. Ci ludzie zostali wysłani tutaj przez koronę, którą grupą chcesz przyjąć, namiestniku. Druga grupa uda się do innej osady. Czyli możemy przyjąć po jednym z każdych zwierzaków. Albo weźmy dwóch bobrów i jednego człowieka. Weźmy dwóch bobrów i jednego człowieka. Trochę dywersyfikacji ludnościowej nam się przyda. Na pewno, to na pewno. Postawmy też kilka miejsc, żeby mogli sobie mieszkać w tych miejscach. I teraz będziemy mogli dzięki temu tutaj ciebie zwolnić i wsadzić tutaj derwala naszego genialnego... O, przepisy. A nie, to nie tu, nie to, nie to, nie to. Tutaj to jest ok. Tutaj jest drwal. Ciak, walnijmy dwóch drwali bobrów. Bobry na pewno będą lepsze w drwalowaniu. O ty chuju, bobrze. To było głupie, to był głupi filmik. Mam nadzieję, że ten bóbr go użarł wtedy faktycznie. Możemy ciebie przenieść. Szczerze to nie pamiętam, czy przenoszenie było opcją w poprzedniej w formie demka. Jeżeli było, to przepraszam, ale pamiętam, że było właśnie tak, że niekoniecznie to było... To było formą i trzeba było burzyć i budować na nowo, co było... O nie, 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 tu nie, tu nie, tu jest niebezpiecznie. Tu może sobie na razie odpuścimy. Wybierz kamień węgielny. Okej, okay, ja bym chciał kamień węgielny wybrać. Nikt nie jest w stanie przetrwać burzy w pojedynku. Okej, okay, czyli ty już to mówiłeś. Szkolenie w eksploracji. Rygorystyczny trening czyni zwiadowców wyjątkowo skutecznymi. Każde 5 mieszkańców ze spełnioną potrzebą bujek zwiększa. O jeden, potrzebne bujek. Ja nie wiem, czy ja chcę, żeby się bujek. Uspokojenie lasu. Każde 2 nowo rozwiązane, niebezpieczne lub zakazane wydarzenie obniżają wrogość. Ja sądzę, że to może w dłuższej na dłuższą metę być lepsze. O, mamy tutaj rozpisane jeszcze te rzeczy, które, do których mamy plusy. Ja bym chciał poczekać, na jakie mamy misje za minutę, wtedy dopiero zacznę... A nie, okej. Okay. Reputacja trzecia, no dobra, gadałem głupoty. Teraz tak, przemysł, wypalarnie, do tego są potrzebne cegłówki. Czy ja mam coś, co generuje cegłówki? Aha, ci produkują deski i cegłówki też. Dobrze, weźmy tutaj, wrzućmy naszych przyjemnych jaszczuro ludzi. I nie wiem, limit desek, żeby był 30, limit tego też, a może 30 to dużo, 20. I limit tego, żeby był 20. Okej, okay, i niech robią i cegły, no niech robią wszystko. Dobrze, mi to nie przeszkadza. Może tak, będziemy, ciekawe czy faktycznie będą robić te cegłówki. Przydałoby się. Możemy też, będziemy mogli zbudować sobie małą farmę. Obóz kamieniarzy, obóz kamieniarzy, wyprodukujemy, dziś pozyskujemy kamień. Żniwiarzy, ci włókna roślinne, inne takie dostają. Poszukiwacze, pozyskując, dobra, owady też. Co tu jest? Są złoża szpiku morskiego i są ptaków burzowych. Okej, okay, czyli dużo więcej jajek będzie znowu. Jeżeli chodzi o jedzenie, to troszkę jesteśmy w plecy. To niedobrze. Możemy małą farmę zbudować. Ja bym to uczynił. Postawmy małą farmę tutaj. I niech ją nam zbudują. Tam wyślemy człowieka do pracy. Mamy dwóch ludzi. Uuu, idealnie. Będą na farmie popierdzielać.
Dobrze, to w sumie możemy zostawić na razie. Tutaj też będziemy mogli zbudować farmę. No dobrze. No jak w sumie to wytną, żeby móc zbudować więcej farmy. Czy ja generuję te rzeczy? Czy ja generuję glinę? O, mamy towary handlowe nawet jedne. Okej, jakieś rzeczy. Napisz globalny limit. A, musimy wysłać kolesia jednego do pracy tu i kolesia jednego do pracy tu. A nie, to jest priorytet. Okej. Deski. Głównie, żeby obóz kamieniarzy. A, nie mamy obozu kamieniarzy. Myślałem, że on tylko kamień robi, a nie glinę też. A nie, obóz kamieniarzy glinę też wykopuje. Czyli postawimy ciebie tu. I wyślemy potem tam ludzi do pracy. Co budują to, czy nie? Brak materiałów budowlanych. A, bo desek nie mamy, okej. Okay. Mamy nowe zadania. Dobrze, dobrze, dobrze. Weźmy rozkaz. Musimy dostarczyć to, to, to i tkaninę, albo paczkę plonów. Prozodiczny spichlerz, browar. Dostaniemy ludzi dzięki temu. Glinę mamy. A weźmy to może. Nie wiem, to się gdzieś produkuje w prowizorycznym posterunku, więc może będziemy w stanie. I tak, będziemy musieli zrobić schronienie. Miej co najmniej 16 wioski z potrzebą, schronienie spełnioną przez 20 sekund. Tak, to jest do zrobienia. Dostaniemy nowych osadników, dostaniemy skrzynię z warzywami. Albo mniej 8 suszonych, potrzebą suszone mięso. To by nie było źle, tylko my na razie nie generujemy mięsa. Weźmy to. Weźmy to, co możemy zrobić, bo my nie generujemy mięsa, chyba. Bo co to? To generuje ten szpik, ale to nie jest mięso. To generuje grzyby i z tego są owady. Aha. I to musimy do tego mieć obóz zielarzy, żeby z tym działać. Do tego też trzeba mieć obóz zielarzy, czyli możemy się pobawić. Mamy obóz, a nie zielarzy. A, ja ostatecznie nie zrobiłem tego, nie wziąłem tego, co to będzie robiło. Żniwiarzy mogę zrobić, będą włókna roślinne zbierać i może docelowo tkaninę. Co ja w tych zadaniach miałem? Co to generuje? Prowizoryczny posterunek i spichlerz. Czy ja mam prowizoryczny posterunek? Prowizoryczny posterunek mam. Poczkę plonów robi. On chyba tak po prostu z byle czego robi tą paczkę plonów, więc postawmy. Tutaj możemy wysłać od razu dwóch jaszczuro ludzi. I niech generują, co mają tam do wygenerowania. Weźmy deski, niech robią. Nie robią te deski, czy nie robią tych desek? No, coś tutaj robi. Okej. Okej, możemy tutaj wrzucić kogoś. On będzie zamieniał korzenie w paczkę plonów. Dobra, wrzućmy ciebie, wrzućmy ciebie. A ten by zioła zamieniał w paczkę prowiantu. Okej. Ten idzie z drewnem, czyli będzie robił. Dobra, jakoś nam to idzie. Ci mają małą determinację, ci mają zdecydowanie więcej determinacji. Ludzie chyba po prostu mają więcej determinacji. Są biegli w rolnictwie i bardzo lubią ważyć. Ci są stolarzami i lubią inżynierię. Mała farma nie ma pól w pobliżu. Ma pola uprawne, ma. Weźmy tu ludzi, wyślijmy. I oni będą siać. Zasiane pola. A, musimy zasiać pola, dobra. Musimy wybrać, gdzie będą siać pola. No niech sieją tutaj wszędzie. Może to pomoże z jedzeniem, bo chyba mamy spadek trochę jedzeniowy. W ogóle podoba mi się tutaj art style. Nasi ludzie mają takie koszyki, które chronią od deszczu. Ci mają kapelusz taki troszkę jak azjatycki, nie? Taki słomkowy.
A ci chodzą w płaszczach przeciwdeszczowym, bo braki na smak. No, no, podoba mi się to. No ale dobra, to jest Against the Storm. To jest taka trochę podstawowa sytuacja, jaką tutaj zastaliśmy. Ja może zrobię z tego jeszcze jeden odcineczek, żeby pokazać chociaż trochę więcej gameplaya i zobaczyć, jak daleko możemy pójść, żebyśmy zobaczyli też, może odkryli jedną z tych polan magicznych. Więc tak, Against the Storm. Jeżeli to jest coś, co byście chcieli sobie zagrać, to link pod filmikiem jest jak zawsze. Obecnie gra jest w Early Accessie. Dopiero co świeżo wyszła w Early Accessie. Więc tak, jest dostępne. Ja jestem Mr. Pig, dziękuję Wam za Wasz czas i mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Pa!